Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego trybu. Nie jest już to tryb plac zabaw, tylko tryb o nazwie Score Royale. Jak wiecie, są na świecie ludzie, którzy lubią grzebać w plikach i wyciągać na światło dzienne wszystkie newsy, które dopiero będą wdrażane do rozgrywki. A w plikach gry Fortnite odnaleźli zupełnie nowy tryb, którego jeszcze nigdy nie było w grze. Więc teraz rodzi się pytanie, na czym będzie polegał ten tryb? We wszystkich trybach dotychczas chodziło o to, by wytrwać jak najdłużej i zabić wszystkich przeciwników, aby wygrać rozgrywkę. A czym by było Epic Games i nie chciało zmienić tego systemu? Klasycznie chcą nam urozmaicić teraz rozgrywkę, wprowadzając nowy tryb, którym będziemy zbierali punkty. Na chwilę obecną zasady tego trybu nie są nam do końca znane, ale z opisu możemy wywnioskować, że musimy przekroczyć pewną ilość punktów, aby wygrać rozgrywkę. Dzięki kolejnym przeciekom poznaliśmy opis tego trybu, sami zobaczcie. Zupełnie nowe podejście do wygranej, tryb nagradza graczy, którzy uwielbiają eksplorować i przeszukiwać, zdobywając punkty, otwierając skrzynki, używając znalezionych przedmiotów, by zabić przeciwników. Pierwsza osoba, która przekroczy próg punktowy, wygrywa. I teraz jest kwestia, jak będzie wyglądał system rozdawania punktów. Skoro przez przeszukiwanie skrzynek będziemy dostawali punkty, no to teraz coraz więcej osób już nie będzie latało na Tilted Tower, bo tam wszyscy latają i tych skrzynek możesz otworzyć dużo, ale niekoniecznie. Więc będą mogli latać na bardziej opuszczone lokalizacje. Taka jest moja teza. Kolejny punkt, znajdowanie przedmiotów. I teraz jest kwestia, czy jeżeli będziemy zabijali gracza słabszą bronią, czyli na przykład siwą, będziemy dostawali więcej punktów za killa, niż na przykład jak użyjemy broni legendarnej. To jest też naprawdę ciekawe. I kolejny punkt, zabijanie przeciwników. Wiadomo, jak ktoś jest skillowy, pewnie punktacja za fraga będzie wyższa niż zdobycie jakiejś tam broni legendarnej, bądź też nadrobienie jakichś matsów. No mam nadzieję, że w przyszłości dowiemy się troszeczkę więcej na temat tego trybu. Mi się wydaje, że z pewnością dodadzą jeszcze parę innych opcji do zdobywania punktów. Na samym końcu jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że niestety, ale nie znamy dokładnej daty premiery tego trybu. Jak wiemy, cały czas czekamy na tryb plac zabaw, lecz niestety Epic Games ma problem, żeby utworzyć dużo gier dla małej liczby osób. Z pewnością obciąża to serwery albo coś się buguje. Moi drodzy, to było na tyle ze świata nowości z gry Fortnite. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteś nowi, oczywiście z dzwoneczkiem. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!